Hej, Flamyś! Jak się zda? W pół godziny? Mniej! Myślę, że co się stało ci? No kurwa! Nie da 30 lat! 30 kilometrów, nie? Nie, 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 nie. Szabo zdechnie, drogi kamień! Położyłem czerwą w drzwiach. Czerwoną cegłą. Co by ją widzieć czy źle? Stoła, patrzę, a ona cegłą w zęby, ciach, ciach, wsiona, krów, krów, zjadła. To mnie nowa myśl na pani. Jest tu jedno cegło jej drogę. Krów, czerwono, krów, krów. Stałem, przez szparę patrzałem, to i wszystko! No kurde! To i trzeciu lat, nie? Zjadła wstrzyma! Czerwono! Czerwono, czerwono! Bo ty... Mówią wam, jak się rano rozpędziła, to na ślizie co godzina mig, mig. A ja koło otwory w grupie, to szkapię moją przez 300 jagonizm. No! I goniłem. Nie mogłem dowolić. Widzisz, jak tej twojej szkapie ładno dogodzi? Księże, księże, no, przekraczamy twoje progi. Nareszcie po pulsie jesteśmy, ale księże kochany, egzamin jeszcze nie zdany. Nie mamy wiedzy praktycznej do otworzenia zakładu koniecznie. Księże, jak warsztaty zrobić? Jak maszyny zdobyć? Ja wam ze wszystkim pomogę. Fachowca zaproszę. Już z tym pomysłem od dawna się noszę. Z Warszawy przyjedzie specjalista. Z Izby Rzemieślniczej. Wspomogę was ze wszystkim od strony praktycznej. Przystąpicie u niego do egzaminu. A potem już tylko do pracy, do czynu. Do czynu, do czynu. Dziękujemy ci, księdze, za zaraz. Tam dobre ludzie, zapraszam do mnie. U mnie towaru, u Polaka skromniej. U mnie kupisz towary wszelki, kupisz majtki, kupisz szelki. Materiał na spódnicę, koszulę, kapelusz, czapkę, wyglatkę z królem. Na cóż mi życie twoje szelki? Ale może kupię coś? Wielki. Ach, miła pani, że ty cię zaprasza. Jest tu mnie lego mąka, jest ty kasza. Obniżę cenę. Dam opusty wielki. W promocji to dam no, miodu. Pół buteczki. Wiesz, życie jednak nie wejdzie. Będę lojalna, do Polaka przejdę. Bo coś mnie, kochany, bardzo namawiasz. Może twój towar wcale nie lepszy niż nasz. Bo w końcu 2000 jest u was, tak? No tak. No, prawie tyle, co i nas. Ma więc co do sklepu przychodzić swego. Trzeba wspomóc rodaka swego.
Aj, młoda damo, zajdź ty do Żyda. Żydowi grosz też się bardzo przyda. Mam towary lepszy jak towar twój. Poczekaj, czekaj, przyniosę. No poczekaj, stój. Wstrętne babsko wzięło i poszło. Ej, daj, to się już to doszło. Siedmioro dzieci, drobiazgu wiele, muszę pracować nawet w niedzielę. A tu jeszcze Polak sklep otworzył. Fu, żebym ja takich czasów nie dożył. Trzeba umówić się z Żydami, pobawić się z nami. Zamknie sklep, Polaczek goń, czuję, długo to nie pohandluje. Już nie raz tu próbowali, ale na nasz są za mali. Żyd obniży cenę tak, że zbankrutują one na bank. O, pójdę do Chaima, co na rogu sklep ze słodyczami ma, dzięki Bogu. Hej, Chaimie, jak tam lecie? Zdrowe wszystkie twoje dzieci? A interes? Wyżyć da się? Jakoś leci, pomalutko, raz w radości, raz bez smutku. Ostatnio mi handel spadł, bo Polaczek sklep otworzył. Aj, faj, słyszałem was, że ja otworzył sklep, aj, faj. Jeśli czegoś nie zrobimy, nasz interes weźmie w lepty. Coraz mniej jedzie mi słodyczy, a tu każdy grosz cię liczy. Moja... Zostańcie z tym w ciąży! O, hajem, w końcu roku rodzić zdąży! Raz mniej lodu sprzedaje, śledło żyje, śledło radę daje! Obniżajmy ceny! Aj, waj! Może trochę stracimy siebie, ale konkurencję zlikwidujemy! Aj, waj! Przypomina, jak chciała się żenić łaskarzewska dziewczyna. Nie miała bidna mieszkania, więc rodzina poczyniła starania, żeby Żydów z wynajętego im pokoju wykupić. Ha! Jak to zrobić? Zaczęli się kłócić. Żyd nie ma iść zamiaru. Jak to zrobić? Jak mieszkanie przysposobić? Wtedy Jasiek, narzeczony, wpadł na pomysł dość szalony. Dziurę wielką zrobił w ścianie, no i rurę włożył do nich. Napuścił do nich dymu z kozy, z piecyka. Co było dalej, lepiej nie wnikać. Żyd podał ich do sądu i opowiada. A była to ludzie niezła tyra. Mówisz, panie, jak on wsadził ta swoja rura w moja dziura, jak zaczął dymać, to ja nie mógł wytrzymać. Tak.
zależało. No to jak, drogi panie ścinany? Czy golimy tylko, a włoski jak są zostawiane? Proszę tylko brzytwą ogolić starannie, tylko nie po tej, o tej ostatniej ranie, bo tak mnie konkurencja pocięła, że krew jak wulkan, panie, trysnęła. Prawie jadka, panie kochany, prawie jadka. Kto dopiero specjalista? Golarz, może raczej jakiś smolarz, gdyż nie zamiast golić pana. Pan coś po głowie dziś od rana chodzi mi i mnie morduje. Może panu coś się kluje? Nie, już Wicki mi historię opowiedział, gdy tu u mnie rano siedział. Mów pan! Ciekaw jestem niesłychanie. Dobra, to z morałem jest opowiadanie. Pewien chłop z Łaskarzewa chciał na miedzy ściąć gruszkę. Drugi sąsiad pogroził mu paluszkiem. No co pan mówisz? I tak się o nią pokłócili, że doskoczyli do siebie i prawie się pobili. Niemożliwe. A rano do adwokata się udali i przekabacić go na swą stronę się starali. Te, zobaczywszy, jak bardzo się nienawidzą, że wcale się tego nie wstydzą, wyciągną od każdego tyle pieniędzy, a to jest, że obaj znaleźli się na skraju nędzy. Mają za swoje. Adwokat oszukiwał i ciągle zwodził. Aż mu się pewien pomysł narodził. Jaki? Na urlop się wybrał daleki. A ich do kolegi wysłał zza rzeki, aby ich sprawę dalej poprowadzić. Ale listem do niego niestety się zdradził. Co tam było? Jeden sąsiad właśnie go przeczytał. A co tam pisało, to lepiej pan nie pyta. Napisał: kolego, trząsłem tą gruszką, aż napełniłem złotem meuszko. Zostało trochę gruszek na czubeczku, więc możesz i ty trochę utrzeć, kochaneczko. Chłop ten przerażony pobiegł do sąsiada. Wziął pół litry i tak dalej. Oszukała nas kanalia, trzeba się pogodzić, bo jak dalej będzie im tak po sądach chodzić, to nam gruszka nie pomoże. Od adwokatów uchowaj Boże. No i napili się wódki, bo był czas utopić smutki. No to mieli co opijać, drogi fryzjerze. Ja. Oczywiście, że w to wierzę, bo takich opowiadań w naszym mieście można cytować nie 100, lecz 200. Oczywiście. O, usnął obok nas gawędziarz pan Dziecina. Coś dzisiaj język za zębami trzyma, coś cicho. Mógłby opowiedzieć coś śmiesznego. Przecież zawsze można liczyć na niego. Panie Dziecina! Panie Dziecina! Panie Dziecina! 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 A nic! Niech pan coś opowie. Najlepsze jest odpowiadanie, jak żeś pan słyszał gwizdanie. Rano? No tak! To mi się naprawdę przytrafi! Dworkiem Fenicy i do na to. Leczy mnie wolno! No, co wsiać rolę? Kawałek żuny! I to! A wtedy kole wiatracka, mówię wam koledzy, coś koło mnie widzi. Wszyscy wyraźnie. I to? Odkrótko, co? Nikogo nie widać. No, ale cóż, już nie czuję się raźnie. I to? Słucham. Znów widzę. Oglądam się. Dzień czy to nie jakie zło? Nie nazwa się tak odbyło. Za siebie spoglądam, nic nie ma, nikogo, no, ale i do dalej, zdrowo, myślę, że diabeł czy cort jaki, strochnął tarka wielki taki, walnął po cichutku, na paluska, czy to ptok, może ci cię proszę, stoję, słucham, a to gwizdę w moim nosie.